namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Sławomir Mentzen, ekonomista, przedsiębiorca, polityk. Dzień dobry. Dzień dobry. No to mamy długo wyczekiwaną kontynuację cyklu z Mentzenem o gospodarce. Naszym widzom przyszło na to czekać, ja wiem, chyba rok czy prawie rok. Dlaczego to tyle trwało? Rzeczywiście, ostatni odcinek chyba nagraliśmy jesienią zeszłego roku i tu przyznaję się, że wina jest oczywiście tylko i wyłącznie po mojej stronie. Miałem przez ostatni rok strasznie dużo pracy na wielu frontach i po prostu nie miałem dosłownie czasu, żeby coś przeczytać, coś przygotować, żebym mógł coś interesującego dla Państwa powiedzieć. Mam nadzieję, że teraz będzie troszkę lepiej. To znaczy nie mam wielkich nadziei, że nagle będę miał dużo wolnego czasu, ale mam takie wewnętrzne postanowienie, żeby częściej nagrywać odcinki z tej serii, więc mam wielką nadzieję, że na kolejny odcinek nie będziemy czekali aż roku. Okej, świetnie, że cykl przetrwał, ponieważ no niestety tak to w sieci jest, że dużo inicjatyw się podejmuje, a później gdzieś tam ginie to wszystko, ale z Mentzenem o gospodarce trwa i dzisiaj bierzemy się za to, co dzieje się w miastach, a mianowicie problemy z nieruchomościami, z czynszami, z wynajmem mieszkań. Jest taki cytat. Kontrola czynszów jest najlepszą po bombardowaniu metodą na zniszczenie miasta. Czy to prawda? Czy pan się z tym zgadza? Cytat oczywiście jest publicystyczny, bardzo ubarwiony, być może lekko przesadza, ale kierunek jest jak najbardziej słuszny. Autorem jest Assar Lindbeck, profesor ekonomii ze Szwecji, bardzo uznany profesor, oczywiście lewicujący, jak to Szwed, więc nie można go posądzić o jakieś prawicowe odchylenie. Przypomniałem sobie ten cytat, gdy władze Berlina postanowiły wprowadzić kontrolę czynszów, co wydało mi się bardzo zabawne, ponieważ kilkadziesiąt lat temu Berlin był zniszczony przez bombardowanie, to teraz widocznie po kilkudziesięciu latach uznali, że za dobrze było i postanowili wprowadzić kontrolę czynszów i zobaczymy, czy efekt będzie równie spektakularny jak w latach 40. Problem jest oczywiście istotny, to znaczy ceny nieruchomości w wielu miastach, zwłaszcza tych najważniejszych, największych, dynamicznie rosną i dochodzi do bardzo niepokojących zjawisk. Okazuje się, że ludzi nie stać po prostu na mieszkanie w mieście. I albo mają wybór w postaci wielogodzinnych dojazdów do miasta, do pracy, albo mieszkają po kilka osób w jednym mieszkaniu, mają problemy z zakładaniem rodziny, ponieważ nie mogą znaleźć dla siebie swojego osobnego mieszkania, mają tylko pokój na przykład, albo łóżko tylko w pokoju, czego skutki oczywiście są bardzo niedobre. No i skoro te ceny tak rosną, a rosną bardzo, ostatnio widzimy statystyki, zgodnie z którymi w Londynie w ciągu ostatnich 20 kilku lat ceny nieruchomości wzrosły czterokrotnie, w San Francisco ponad dwukrotnie, teraz już się zbliżają do trzykrotnego wzrostu, więc jest duży problem i ludzie to widzą. I teraz odwołam się do Paula Krugmana, który kilka lat temu napisał na ten temat bardzo ciekawy artykuł i zauważył on w nim, że wśród ekonomistów panuje w sumie konsensus co do ekonomicznych skutków wprowadzenia kontroli czynszów. I ciekawe jest to, że akurat w tej jednej sprawie, gdzie ekonomiści mają pewność, co się wydarzy po wprowadzeniu kontroli czynszów, to nikt się tych ekonomistów nie słucha, a w innych sprawach, w których ekonomiści toczą ze sobą zawzięte boje, gdzie nie są w stanie dojść do prawdy, nie są w stanie nawzajem siebie przekonać, to akurat tam politycy proszą ekonomistów o zdanie i ci się wypowiadają z wielką pewnością, co należy zrobić, a czego nie należy robić. Ale w tej jednej sprawie, gdzie ekonomiści mają pewność, to nikt się ich nie słucha. I przez to, że nikt się tych ekonomistów nie słucha, kolejne miasta wprowadzają kontrolę czynszów. Kontrola czynszów polega głównie na tym, że w budynkach wybudowanych do któregoś tam roku nie można albo w ogóle podwyższać czynszów, albo wzrost cen nie może przekroczyć pewnego procenta. Ta kontrola nie dotyczy nowo wybudowanych mieszkań, ponieważ gdyby okazało się, że na nowej nieruchomości również mamy jakąś blokadę czynszu, która sprawia, że ten czynsz jest nierynkowy, to po prostu nie powstawałyby nowe budynki, nie byłoby do tego żadnej zachęty ekonomicznej, ponieważ nie opłaca się budować czegoś, co potem się nie zwróci. A nie zwróci się, jeżeli czynsz jest za
zaniżony. I teraz przechodząc do tej kontroli czynszów. To zostało wprowadzone w Kalifornii, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, ostatnio właśnie w Berlinie. I co ciekawe, wszędzie ma bardzo podobne konsekwencje. Znalazłem, przygotowując się do tego materiału, dosłownie dziesiątki prac naukowych, pokazujących, jakie są konsekwencje wprowadzenia kontroli czynszów. One są w zasadzie wszystkie ze sobą zgodne. Również prace, które polegały na samym zrobieniu kwerendy innych prac naukowych, również były ze sobą zgodne. Mamy tu w zasadzie konsekwencje. Pewnym, to jest ciekawe w ogóle, bo pewnym problemem ekonomii, która niektórzy przez to nawet kwestionują, czy ekonomia na pewno jest nauką, jest to, że tam się nie da zrobić eksperymentu. W związku z czym często możemy mówić, jak uważamy, że jest, ale nie możemy tego empirycznie sprawdzić. I ta kontrola czynszów, nie dość, że teoretycznie tu się wszystko zgadza i nie ma żadnych wątpliwości, to potem empirycznie to, co się dzieje po wprowadzeniu w mieście kontroli czynszów, zgadza się w pełni z tym, co wychodzi nam z teorii ekonomii. I dzięki temu, że kontrola czynszów jest prowadzona na poziomie miasta, możemy robić eksperymenty, bo widzimy, co w danym mieście się stanie po ilu latach od momentu wprowadzenia kontroli czynszów. I co się dzieje? Bo to myślę, że jest najbardziej interesujące. Prawa popytu i podaży nie da się oczywiście wyłączyć. Ono obowiązuje zawsze i wszędzie. W związku z czym, jeżeli podaż na mieszkania rośnie, a rośnie dlatego, że te miasta się rozwijają, są dynamiczny wzrost mamy, to mamy wysokie wynagrodzenia, mamy imigrację, ludzie czy z danego kraju, czy z innych krajów przyjeżdżają do tych dużych miast, więc jest zupełnie oczywiste, że popyt na mieszkania w tych dużych miastach musi rosnąć. Być może teraz się to zmieni w epoce w 2020 roku, kiedy mamy ten odpływ od miast w wyniku pracy zdalnej. Być może to będzie jakaś korekta, tego jeszcze nie wiemy, ale zatrzymajmy się w takim razie na roku 2019, kiedy jest oczywiste, że popyt na mieszkania w dużych miastach musi rosnąć. Jeżeli podaż z jakiegoś powodu nie nadąża za popytem, no to ceny muszą rosnąć. To jest najbardziej podstawowa lekcja ekonomii, inaczej być nie może. Ponieważ popyt na mieszkania rośnie bardzo szybko, ceny rosną gwałtownie do góry, władze miasta dochodzą do wniosku, że tak dalej być nie może i wprowadzają tą kontrolę czynszów. I co się wtedy dzieje? Skutków jest kilka. Pierwszy z nich jest taki, że rentowność tej nieruchomości maleje. To znaczy, że ludzie, którzy by to mieszkanie przeznaczyli na jakieś inne cele niż na wynajem, no to dochody z tego byłyby trochę wyższe. Oznacza to, że też nie opłaca się dbać o to mieszkanie, ponieważ jeżeli obecny jakiś jego stan daje nam jakiś dochód i on jest już maksymalny, wyższy być nie może, bo mamy kontrolę czynszów, to jeżeli zrobimy przebudowę, modernizację, remont tego mieszkania, to nie przełoży się to na wyższe dochody, ponieważ one już są w tym momencie maksymalne, niższe niż rynkowa. I to jest to piękne nawiązanie do bombardowania miasta, ponieważ jeżeli w jakimś mieście nałożymy kontrolę czynszów, nie damy wtedy żadnego ekonomicznego bodźca właścicielowi nieruchomości, żeby on dbał o tą nieruchomość. To mu się po prostu nie opłaca. Przez to miasto niszczeje, zaczyna się robić brzydkie. Mieszkania są nieremontowane, elewacje są nieremontowane. Wszystko tak się zapuszcza i robi się brzydkie. I to jest nieunikniona konsekwencja wprowadzenia kontroli czynszów. A skala tych zniszczeń zależy tylko i wyłącznie od tego, jak bardzo restrykcyjna jest ta kontrola. Kolejną konsekwencją jest to, że dochodzi do nieefektywnej alokacji zasobów. A dlaczego do niej dochodzi, to wymaga to pewnego wstępu. Tak jak powiedziałem, mieszkania, które są nowo wybudowanymi, nie podlegają pod kontrolę czynszów. W związku z czym ceny tam są rynkowe. Nie dość, że one tam są rynkowe, one są wyższe niż gdyby nie było kontroli czynszów. Wynika to z tego, że podaż tych mieszkań jest ograniczona. Jeżeli na większej części miasta ceny są zaniżone, to budynków tam, znaczy to ten rezerwuar mieszkań, które są rynkowe, które można wybudować, jest siłą rzeczy mniejszy. Podaż tam jeszcze bardziej przewyższa popyt i cena jeszcze bardziej rośnie, więc tam ceny są droższe niż gdziekolwiek indziej. I teraz co to oznacza? To oznacza, że tam mogą być jakieś wolne mieszkania, ale na pewno nie znajdą się wolne mieszkania w części objętej kontrolą czynszów, ponieważ nikomu nie opłaca się wyprowadzić z takiego mieszkania. Ponieważ jeżeli cena tam jest zaniżona, to osoba, która już mieszka w tym mieszkaniu, ma poczucie, że jeżeli się z niego wyprowadzi, to albo będzie musiała zapłacić ponadrynkową cenę w mieszkaniu nieobjętym kontrolą czynszów, albo nie znajdzie dla siebie żadnego mieszkania, bo wszystkie inne będą zajęte. W związku z czym, jeżeli ktoś zajmuje mieszkanie o jakiejś powierzchni, dajmy na to 50 metrów, i to mieszkanie jest dla niego za duże,
No bo nie potrzebuje aż tylu metrów. To on i tak nie może się z niego wyprowadzić, bo jeżeli chciałby się wyprowadzić do mniejszego mieszkania, nieobjętego kontrolą czynszów, to zapłaci tam więcej i nie będzie mu się to opłacać. Z drugiej strony, jeżeli jakieś mieszkanie dla kogoś jest za małe, to wyprowadzka do mieszkania nieobjętego kontrolą czynszów znacznie zwiększy mu koszty, nie tylko proporcjonalnie do metrażu. W związku z czym mobilność ludzi maleje według badań chyba o ponad 20%. Ludzie się po prostu nie przeprowadzają. Oni się siedzą w tym samym mieszkaniu, niezależnie, czy to mieszkanie jest dopasowane do ich bieżących potrzeb, czy też nie. I dzięki temu dochodzi do, znaczy w wyniku tego, dochodzi do nieefektywnej alokacji zasobów. Kolejną konsekwencją jest zmniejszenie się podaży mieszkań objętych kontrolą czynszów. Dochodzi do zjawiska, gdy właściciel mieszkania, ktoś ma załóżmy dwa mieszkania. Jedno jest nieobjęte kontrolą czynszów i w nim mieszka, wybudował sobie nowy dom albo kupił mieszkanie w nowym apartamentowcu. Ale ma też, nie wiem, po dziadkach, po rodzicach, mieszkanie w starszej części miasta objęte kontrolą czynszów. Wtedy zwróćmy uwagę, jaka jest sytuacja tego człowieka. On może albo poniżej ceny rynkowej wynająć mieszkanie komuś w mieście i mieszkać samemu w nowym mieszkaniu, albo może sam przeprowadzić się do starego mieszkania i po cenie rynkowej wynająć komuś nowe mieszkanie, mając tylko te dwa mieszkania. Model ekonomiczny jest to oczywisty. W wyniku tego ci ludzie mają bodziec ekonomiczny do przeprowadzenia się z nowego mieszkania do starego, w wyniku czego podaż mieszkań objętych kontrolą czynszów spada, ponieważ przeprowadzają się tam ludzie, którzy mają więcej niż jedno mieszkanie. Wtedy osoby, które próbują znaleźć dla siebie miejsce w danym mieście, na przykład przyjeżdżają tam z zewnątrz albo dorastają i próbują się usamodzielnić, mają następującą alternatywę. Albo mogą próbować znaleźć mieszkanie w strefie objętej kontrolą czynszów, co jest bardzo trudne, bo tam na ogół wszystkie mieszkania są zajęte, albo muszą przepłacać za to, że wynajdą sobie to nowe mieszkanie. W wyniku czego cena mieszkań dostępnych dla ludzi, którzy chcą się sprowadzić, osiedlić w danym mieście, po prostu rośnie. W związku z czym ekonomiczne konsekwencje kontroli czynszu są takie, że dostępność tych mieszkań spada, a ceny rosną. I na pewno nie jest to kierunek, który chcą osiągnąć władze miasta. Dochodzi jeszcze do innych komplikacji, które są skorelowane z przepisami, które utrudniają wyrzucenie płacących lokatorów. Ostatnio dowiedziałem się, jak ciężko w Barcelonie jest wynająć mieszkanie. Już nie mówię teraz, kiedy pojawił się ten wirus, ale znacznie wcześniej. Dlaczego? W Barcelonie strasznie ciężko jest kogoś wyrzucić z mieszkania, które ktoś od nas wynajmuje. W związku z czym, żeby wynająć od kogoś mieszkanie, trzeba przejść procedurę, która często jest bardzo zbliżona do procedury niezbędnej do uzyskania kredytu hipotecznego w Polsce, ponieważ ktoś, kto wynajmie na to mieszkanie, ma prawie że pewność, że nie będzie mógł nas z niego wyrzucić. W związku z czym chce mieć bardzo daleko idącą pewność, że na pewno jesteśmy godnym zaufania lokatorem. W związku z czym znowu osoba, która próbuje się przeprowadzić do danego miasta, nie wiem, jest imigrantem, jest osobą, która skończyła studia i chce po studiach wreszcie zacząć dorosłe życie, ma problem w ogóle z wynajmem mieszkania, ponieważ nie jest osobą wiarygodną dla właściciela nieruchomości. To samo się dzieje, gdy nawet nie mamy ochrony lokatora, ale mamy ograniczoną cenę tego mieszkania w wyniku kontroli czynszów. No bo skoro kontrola czynszów ogranicza cenę, to okazuje się, że właściciel, jeżeli jego mieszkaniem jest zainteresowana większa liczba ludzi, nie może zrobić licytacji i wpuścić do swojego mieszkania tej osoby, która da najwięcej pieniędzy, bo cena jest ograniczona. W związku z czym musi przeprowadzić bardziej staranny proces selekcji lokatora, ponieważ nie ma żadnego powodu, że jeżeli ma dwie osoby, które chcą wynająć mieszkanie, żeby wynajął jej to mieszkanie nie osobie, która chce zapłacić więcej, no bo nie może, tylko osobie, która wygląda mu na bardziej wiarygodną, czy nie wiem, prezentuje jakiś lepszy zawód, czy ma właśnie tą lepszą zdolność kredytową. Więc znowu cierpią na tym osoby, które miałyby być beneficjentem wprowadzania tej kontroli czynszu, czyli te najmniej zamożne. I skutki wprowadzania kontroli czynszu w zasadzie wszędzie są te same. Jest bardzo dobra praca dotycząca właśnie San Francisco, gdzie po 1995 roku znacznie zaostrzono już wcześniej wprowadzoną kontrolę czynszów i ekonomiści mający dostęp do bardzo dobrych danych pokazujących przepływy ludności pokazali, że dostępność mieszkań tam spada o 15%, cena rośnie o 5%. To jest zbadane i w zasadzie nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Więc podsumowując ten wątek, jeżeli próbujemy unieważnić prawo popytu i podaży, jeżeli próbujemy ograniczyć sztucznie ceny
po to, żeby najubożsi mieli większą dostępność do mieszkań, to jest to nieefektywne, w długim terminie wcale nie pomaga, to pomaga w krótkim terminie, bo rzeczywiście w krótkim terminie opłaty, które te osoby muszą ponosić na rzecz właścicieli mieszkań, się zatrzymują, ale w długim terminie jest to szkodliwe dla wszystkich. Suchej nitki nie zostawił pan na kontroli czynszów. Aż mi głupio teraz w jakikolwiek sposób z tym polemizować, skoro tak upiera się pan, że tutaj mamy właściwie konsensus, więc zapytam o trochę co innego. No dobrze, jeżeli ta kontrola czynszów jest tak fatalna, ale jednocześnie naprawdę sporo osób podnosi ten argument, że ich nie stać na mieszkanie, że czynsze są za drogie, że nie mogą sobie po prostu poradzić w życiu, kiedy gdzieś tam ze wsi do miasta się przenoszą. No to co? Co w takim razie? Tak jak powiedziałem na samym początku, problem jest realny. To jest prawda, że te ceny rosną i ich poziom robi się trochę absurdalny. To jest prawda. Ale jeżeli odpowiedzią nie jest zablokowanie ceny przy jakiejś podpycie i podaży, to czy nie uzyskamy lepszego efektu, jeżeli po prostu uwolnimy podaż? No bo jeżeli popyt rośnie, a podaż nie nadąża za popytem, no to ceny rosną. I właściwym rozwiązaniem jest właśnie uwolnienie podaży. Przy czym nie mówię oczywiście o jakichś dopłatach albo subsydiach dla firm, które budują mieszkania, tylko na tym, żeby te mieszkania można było budować taniej. I tu jest niesamowicie pouczający przykład Tokio. W latach 80. ceny nieruchomości w Japonii rosły w zawrotnym tempie i władze Japonii, a na pewno władze Tokio, doprowadziły do daleko idącej liberalizacji prawa budowlanego i urbanistycznego w Tokio. W Tokio jest 12 rodzajów stref i w każdej strefie można budować budynki, które przynależą do tej strefy, czyli na przykład budynki o jakieś tam bloki albo jakieś budynki przemysłowe, tak żeby nie mieszać fabryk z budownictwem mieszkalnym, ale jeżeli mamy jakąś strefę mieszkaniową, gdzie dopuszczona jest wyższa zabudowa, to przy zastosowaniu odpowiednich przepisów oczywiście przysłowiowo ludzie tam budują co chcą. Efekt jest taki, że w Tokio od lat 80. ceny nieruchomości prawie że nie wzrosły. Tam kilka czy kilkanaście procent, kiedy w Londynie wzrosły czterokrotnie w tym samym okresie. Tokio, podobnie jak Londyn czy jak Nowy Jork, jest jedną z największych metropolii na świecie, olbrzymim centrum finansowym, takim miastem globalnym, które ściąga ludzi i biznes z całego świata. I ceny nieruchomości tam nie rosną. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Tokio pod kątem liczbowym, to okazuje się, że rocznie w Tokio przybywa ponad 100 tysięcy mieszkań. Rocznie w Londynie buduje się od 20 do 40 tysięcy mieszkań. Procentowy przyrost zasobu mieszkań w Tokio przez ostatnie 40 lat, od lat 80., stabilnie trzykrotnie przewyższa przyrost mieszkań w Paryżu, w Londynie czy w Nowym Jorku. O tyle więcej tych mieszkań tam się buduje. Kolejna cecha, która różni Tokio od Londynu, to chociażby wielkość tych mieszkań. Przeciętne mieszkanie w Londynie ma 80 metrów kwadratowych, w Tokio 50 metrów kwadratowych, czyli te mieszkania są mniejsze, są lepiej dopasowane do potrzeb tych osób. Ale z drugiej strony, jeżeli przeliczymy nie wielkość mieszkania, ale metraż na osobę, to okazuje się, że ludzie w Tokio mają więcej metrów dla siebie do dyspozycji niż w Londynie. Dlaczego? Ponieważ w Tokio przeważający model mieszkanie jest takie, że tam mieszka jedna rodzina albo jedna osoba, a w Londynie ludzi nie stać na osobne mieszkanie, mieszkania są tak drogie, więc mamy po kilku lokatorów, ludzi zupełnie niezwiązanych ze sobą, w jednym mieszkaniu, bo nie stać ich na to, żeby mieć swoje osobne mieszkanie, przez to liczba tych ludzi na metr kwadratowy po prostu rośnie. Co znaczy, że w Tokio mieszka się po prostu lepiej. Więc jeżeli uwolnimy podaż, tak jak to się stało w Tokio, to ma oczywiście swoje słabe strony. Tam się robi taki trochę bałagan, te mieszkania niekoniecznie zawsze wyglądają tak ładnie, jak powinny wyglądać, ale ich jest dużo i ich ceny po prostu nie rosną. Śladem Tokio chyba z 20 lat temu poszło też Houston w Stanach Zjednoczonych, gdzie dominującą formą mieszkań były domy jednorodzinne. I tam Houston ma olbrzymią powierzchnię. Tam były całe płacie domków jednorodzinnych i też były problemy z cenami tych domów. W związku z czym władze Houston zmieniły przepisy i dopuściły zabudowę wielorodzinną tam, gdzie do tej pory była możliwa tylko zabudowa jednorodzinna. Momentalnie deweloperzy wzięli się do pracy i całe dzielnice przerabiali na nowo, to znaczy burzono domki
domki jednorodzinne i na ich miejsce albo budowano jakieś budownictwo kilkurodzinne, albo nawet takie małe bloki, po to, żeby większa zrobiła się dostępność mieszkań dla ludzi. I to również zadziałało. Jeszcze jedną ważną rzeczą, która zagrała i w Tokio, i w Houston, jest to, że i w jednym, i w drugim miejscu nie tylko jest łatwo coś zbudować, jest też łatwo coś zburzyć, bo żeby wybudować nowy budynek, to na ogół w dużych miastach już wielu wolnych działek to nie ma, więc trzeba coś wcześniej zepsuć. I na przykład w Tokio jest taka regulacja, która mówi, że w bloku, jeżeli mamy blok, to nie musimy mieć zgody wszystkich mieszkańców tego bloku, żeby go wyburzyć i zbudować tam coś znacznie większego. Wystarczy zgoda 80% mieszkańców, co sprawia, że to miasto żyje, odbudowuje się na nowo i jest bardziej dostępne dla mieszkańców. Jak rozumiem, ten deweloper później gwarantuje mieszkania tym, którym je zburzył. No skoro 80% mieszkańców danego budynku zgadza się na jego wyburzenie, to ja rozumiem, że za darmo się nie zgadzają. Jasna sprawa. Ma to oczywiście ekonomiczny sens, myślę, że to jest jasne. Natomiast jest taki problem, nie wiem, czy go nazwać kulturowym, społecznym, może coś bardziej, co wpada w pewne gusta. Ja trochę znam Azję, bo poruszałem tę tematykę publicznie. Ciasno mieszka się nie tylko w Japonii, ale w Hongkongu, na Tajwanie, w Singapurze, w Makao. Jest jeden problem z pokazywaniem Polakom tych obrazków. To jest po prostu hejt. Nie pomagają wskaźniki ekonomiczne na zasadzie patrzcie, jak tam się dobrze żyje i dużo zarabia, bo kiedy widzi się te obrazki, te bloki, tą zabudowę, to jest natychmiast taki odzew na zasadzie wolę mój duży dom w Grójcu niż taka ciasnota i mieszkanie i w ogóle to nie jest życie. Więc boję się, że Polacy po prostu nie chcą chaosu w swoim mieście. Oni chcą ładnych, czy chcą powszechnie ładnych parków, szerokich dróg, ścieżek rowerowych, chodników, no i jednocześnie tanich mieszkań. Ja podzielam te obserwacje. Kilkanaście dni temu zrobiła się w internecie awantura z powodu jednego z nowo wybudowanych osiedli na Woli w Warszawie, które żywcem przypomina właśnie niektóre osiedla z Azji i wiele osób się obruszyło, że jak można mieszkać w takich warunkach, zupełnie jakby ktoś kogoś zmuszał do mieszkania w tych warunkach. Jest to oczywiście słuszna obserwacja. Musimy wybrać pomiędzy jednym a drugim. Tak jak powiedziałem, Tokio w wielu miejscach jest po prostu obrzydliwe. Jest olbrzymi chaos, to jest taka dżungla. Tak, bloki zupełnie bez ładu i bez składu są budowane, bo to daje wolność. Z drugiej strony, jeżeli wprowadzimy jakieś zasady albo utrzymamy obecne zasady, to rzeczywiście w wielu miejscach jest ładnie. Wszystko jest ładnie zaprojektowane pod kątem urbanistycznym, architektonicznym. Jedno do drugiego pasuje. Tylko musimy się zdecydować, na czym nam w takim razie zależy, bo nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Jeżeli lewica podnosi, że musimy troszczyć się o najbiedniejszych, musimy zagwarantować im tanie mieszkania, to jest odpowiedź. Uwolnimy podaż mieszkań, dzięki temu najbiedniejszych będzie również stać na kupno mieszkania. Oczywiście nasze doznania estetyczne na tym ucierpią. Przechodząc przez takie osiedle będziemy się tak rozglądać z niepokojem, czy to na pewno powinno tak wyglądać, czy ten bałagan na pewno nam pasuje, ale jeżeli chcemy pomóc najuboższym, to jest właśnie droga w tym kierunku. Z drugiej strony, jeżeli bardziej nam zależy na naszych doznaniach estetycznych, na naszym komforcie i chcemy to zrobić bezwzględnie kosztem biednych, no to blokujmy dalej tą podaż, tak jak jest to robione w Europie. Proszę bardzo, tylko trzeba mieć świadomość tego, że my dokonujemy tu wyboru. Albo estetyka, albo najbiedniejsi. Ja rozumiem, że dla jednych ludzi może być ważniejsze jedno, dla drugich drugie, ale musimy być świadomi tego, że dokonujemy tu wyboru. Podam dwa przykłady, które bardzo lubię. Ja uwielbiam Barcelonę i Paryż. Uwielbiam architekturę tych miast. Uwielbiam. Tylko, że to są dzieła XIX-wiecznych urbanistów. Paryż był praktycznie zniszczony w drugiej połowie XIX wieku i to bez żadnej wojny. Podczas przebudowy Haussmanna zburzono w Paryżu więcej budynków niż w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego. To miasto praktycznie zrównano z ziemią i wybudowano na nowo. Te piękne bulwary to robiono przez całe osiedla, przez kamienice, które trzeba było najpierw wyburzyć, żeby ten bulwar następnie tam zbudować. A to, że budynki wzdłuż tych bulwarów tak ładnie wyglądają,
To też nie jest przypadek, to nie jest dzieło wolnego rynku, tam były dokładne przepisy. Chcesz na swojej działce budować? Możesz budować, ale ten budynek ma mieć tyle metrów, ma mieć taką szerokość, okna mają wyglądać tak, dach ma tak w ten sposób wyglądać. To były odgórne przepisy urbanistyczne, mówiące w jaki sposób Paryż będzie odbudowywany. Podobnie w Barcelonie mamy całe dzielnice, gdzie mamy te piękne takie obrazki z góry, taka zabudowa w takich kwadratach, tak z takimi dziedzińcami. To również zostało zaplanowane przepisami. Więc znowu, mieszkania i w Barcelonie, i w Paryżu są bardzo drogie. Bardzo ciężko wybudować tam jakiś nowy budynek, bo już wszystko jest zabudowane zgodnie z miejscowymi przepisami. Jest to bardzo ładne, no ale z kolei najbiedniejszych nie stać, żeby tam mieszkać. Więc to już jest pytanie do osób, w zasadzie do mieszkańców danego miasta. Kiedyś jak miasta były prywatne, to właściciel powinien o tym decydować. Teraz miasta nie są prywatne. Miasta powinny się same rządzić i uważam, że to jest kwestia lokalnych społeczności, kwestia samorządów. W jakim kierunku idziemy? Czy idziemy w kierunku tego, żeby było ładnie, czy idziemy w kierunku tego, żeby każdego było stać na mieszkanie? To ja jeszcze dodam co do tych wrażeń estetycznych, że kiedyś na Tajwanie, widząc już nie tylko te mieszkania, tę gęstą zabudowę, te wielomilionowe metropolie, tylko jeszcze te szyldy, te skutery, tych ludzi, taka ciasnota, chaos po prostu. W Polsce nawet jest taki ruch przeciwko temu, żeby ujednolicać te banery, różne takie rzeczy. Tam jest ogromny chaos. I pytałem Polaków, no jak wam się tutaj żyje? A oni na to, że no był taki szok rzeczywiście, że trochę taki bałagan i ten chaos, ale tak po miesiącu to się już gubi w oczach, człowiek się przyzwyczaja, więc może to jest jakaś odpowiedź. Dopytam jeszcze, bo pan też mówi, żeby uwolnić tę podaż i tak dalej, i tak dalej. No ale na to są takie argumenty, że deweloperka to jest coś w rodzaju zmowy czasami wręcz, bo bardzo ciężko wejść na ten rynek. Ja mogę otworzyć jutro piekarnię czy pizzerię, ale bloków nie będę budował, bo nie mam pieniędzy. I tu się pan myli. Znam wielu ludzi, którzy w Polsce rozpoczęli swoją przygodę z nieruchomościami od kupna jednego mieszkania i to jeszcze za czyjeś pożyczone pieniądze, następnie je wyremontowali własnymi siłami i sprzedali, mieli dzięki temu jakąś nadwyżkę, zainwestowali w kolejne mieszkanie, potem jeszcze w kolejne, a teraz budują całe osiedla. Tylko do tego potrzeba pracy. Każdy, prawie każdy jest w stanie wejść na rynek nieruchomości. Osobiście ja się na tym za bardzo nie znam, w sensie sam nie chciałbym być deweloperem, ale znam wielu ludzi, którym się to udało i zaczęli naprawdę od niczego. Potem zaczęli budować mieszkania, potem czy domy, potem bloki, a teraz naprawdę całe osiedla. To jest do zrobienia. Jest inny problem, który w Polsce jest szczególnie widoczny. Gdy mówię, że mamy wybór pomiędzy estetyką, komfortem, a cenami, to ludzie mówią, okej, ale w Polsce jest i brzydko, i drogo. I mają rację, ponieważ w Polsce z jednej strony mamy bardzo skomplikowane przepisy budowlane, które sprawiają, żeby rozpocząć jakąkolwiek inwestycję, trzeba przejść gehennę przez urzędy, dzięki czemu ta cena rośnie. A z drugiej strony mamy taki poziom państwa i administracji, że rzeczywiście są całe grupy deweloperów, którzy są w stanie obejść te regulacje, przekupić jakiegoś urzędnika, znaleźć jakiś wytrych i wybudować coś, czego nikt inny nie mógłby wybudować. W wyniku tego u nas jest i brzydko, i drogo, czyli łączymy obie najgorsze cechy tych dwóch systemów. Wiemy wszystko. Przypomniało mi się, że kiedyś przy okazji tego tematu czarnego łabędzia straszyliśmy tutaj poniekąd, że trzeba uważać, bo jeżeli stopy procentowe pójdą do góry, to będzie można stracić mieszkanie. W sensie, jeżeli ktoś nie będzie miał pieniędzy na spłatę kredytu, to tutaj możemy tak z większym optymizmem powiedzieć, że doktor Mentzen zna sposób na tanie mieszkania. Trzeba po prostu zliberalizować rynek. Jeżeli mogę, odniosę się do tamtego filmiku, bo to jest bardzo ważna rzecz. Straszyłem wtedy, żeby uważać na czarnego łabędzia w kontekście inwestycji w nieruchomości. I stopy procentowe na razie nie wzrosły, ale pojawił się na tym rynku inny czarny łabędź. Dzisiaj widziałem artykuł, że na rynku mieszkań na krótkoterminowy wynajem, ten Airbnb, zapotrzebowanie na mieszkania spadło, zdaje się, o 97%. Całkowicie zamarł ten rynek. Ludzie nakupowali mieszkań po to, żeby wynajmować krótkoterminowo i teraz nikt tam nie mieszka. Z miast wyprowadzają się ludzie, bo uczelnie się pozamykały i nauczanie jest zdalne. W związku z czym ostrzegałem przed rosnącą stopą procentową, a tu problem się pojawił z drugiej zupełnie strony, to znaczy ze spadkiem popytu na wynajem mieszkań, ale sprowadza się do tego samego problemu. Może nie tyle rata kredytu jest wyższa, co nasz przychód, który miał pokryć tą ratę kredytu, drastycznie maleje. Więc powtarzam jeszcze raz, uważajcie na te czarne łabędzie.
No i ta rata kredytu też rzeczywiście może wzrosnąć, chociaż znając tę radę polityki pieniężnej, to może również nie wzrosnąć jeszcze naprawdę długo, mimo że inflacja, tak jak ostatnio już mówiliśmy, rośnie. Wiemy wszystko. Ja myślę, że chyba jeszcze pod kątem ekonomiczno-gospodarczym gdzieś tam kiedyś będzie szansa i okazja porozmawiać o nieruchomościach, bo to jest naprawdę ciekawy temat. Także jeżeli macie pytania w tej dziedzinie, tylko tutaj podkreślam, że chodzi o ekonomię, o gospodarkę, a nie jak robić flipy czy coś tego typu, to zachęcam do zostawiania tych pytań w komentarzach. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.